który mówi: ujrzałem w czasie drogi światło z nieba. Uszedł, jechał, przesuwał się gdzieś. I tam przyszło światło z nieba. Przyszło wtedy, kiedy się rusza. Wielu ludzi czeka na światło. Myślę, że światło ich odwiedzi. Ludziom się wydaje, że Bóg ich odwiedzi. Ale Bóg nie odwiedza człowieka. Słowo Boże mówi: kto szuka, ten znajdzie. Kto szuka, tylko ten, kto szuka, znajduje. Bóg nie odwiedza kogoś, kto nie jest w drodze. Dlatego, że jest napisane: albowiem po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem. Po to ci się ukazałem, aby uczynić cię sługą i świadkiem. Człowiek, który się porusza, to jest człowiek, który nadaje się do tego, aby być sługą i świadkiem. Kiedy się narodziłeś z Bożego Ducha, to ruch jest czymś, co jest twoim drugim imieniem. Ty nie jesteś człowiekiem, który czeka. Ty jesteś człowiekiem, który musi się poruszać. 19 lat się poruszał. Przez cały czas. Ani jednego dnia stagnacji. Ani jednego dnia stagnacji. Dlaczego? Dlatego, że ja sobie uświadomiłem dawno temu, że światło przychodzi, kiedy się ruszasz. Kiedy przestajesz się ruszać i mówisz: czekam na światło, to ono się nigdy nie zjawia w twoim życiu. Ludzie gasną i dziwią się, że nie przychodzi do nich żadna światłość. Nie przychodzi do nich żadna światłość dlatego, że oni nie ruszają się. Wiecie, pewien kaznodzieja osobiście był człowiekiem, którego publikację czytałem na samym początku mojego nawrócenia. I nawet jeśli on by się nie zgadzał dzisiaj z wieloma rzeczami, które głoszę, to jednak uważam, że był to mocny Boży człowiek, który na moje życie wywarł duży wpływ. I był taki epizod w jego życiu, kiedy on modlił się do Boga i mówił: Panie, jeśli będziesz mnie budził codziennie rano przed 6:00, to ja będę miał z Tobą głęboką relację. I kiedy tak się modlił, usłyszał głos w swoim duchu i ten głos powiedział: jeśli będziesz wstawał przed 6:00, to będę miał z Tobą relację. Jeśli będziesz wstawał przed 6:00, to będę miał z Tobą relację. Bo Bóg jest Bogiem drogi. Bóg jest Bogiem ruchu. Ewangelia Łukasza to jest Ewangelia, w której Jezus cały czas idzie. On cały czas mówi: wstańcie, chodźcie, wstańcie, chodźcie, wstańcie, chodźcie, wstańcie, chodźcie. Przez cały czas wstał i poszedł. Wstał, poszedł, wszedł. Przez cały czas Ewangelia drogi. Ruchu. Światło przychodzi do ludzi drogi. I jeżeli w twoim życiu w jakikolwiek sposób coś cię przytłacza dziś, to wiesz, co musisz zrobić? Ruszyć się. Ruszyć się. Rusz się. Nie czekaj na światło. Tylko wstań, a zajaśnieje ci Chrystus. Wstań i rusz się. Bez emocji. Bez żadnego wielkiego, głębokiego krzyku. Zrób to.
To jest bardzo proste. Bardzo proste. Rozumiesz? To bardzo proste. Ponieważ światło przychodzi w drodze. Kiedy będziesz oczekiwał, siedząc, to nic się nie będzie wydarzać. On cię powoła, abyś był sługą i świadkiem. Sługa i świadek. Widziałeś kiedyś sługę, który nic nie robi? Widziałeś kiedyś świadka, który o niczym nie świadczy? Jak będziesz się dzisiaj modlił, powiedz: Panie Boże, w moim życiu, tak? Postanawiam zrobić ruch. Nie będę czekał. Będę biegł. Powiedz dzisiaj Bogu, że będziesz biegł. Duchu Święty, Ty, który jesteś Bogiem drogą, wywyższam Ciebie. Wywyższam Ciebie nad Kościołem. Uwielbiam Ciebie nad ludźmi, Boże. Ty, który jesteś Bogiem drogą, wywyższam Ciebie, Ty, który jesteś światłem. Jeho roba la salabe la sekatelara mana hakatela.
imieniu Jezusa Chrystusa. Pan daj mu chodź.
się od ranych śmion, a dają chłop. Któż jest jak Bóg? Któż jest jak Bóg? Ponad wszystkich stron wzrost wyje o tron. Góry chylą się, góry chylą się. Oceany brzmią, Pan dają chłop. Chwala do nas, oto słońce budzi się, a przechodzi każdy dzień. Chwala do nas, cały Kościół wielbi się, za niebami daje cześć. Chwala do nas, oto słońce budzi się,
Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Wzywamy imię Twe.
końca moich dni. Uwielbię imię Twe. Thank you.
siła, o mój Bóg, jestem sam. I z mocą swojego ludu, pieśnią moją, złotym z ofiru. Słuchaj, spójrz na głodu. Zapomnij o ludzie swoim i o domu ojca swego. Król pragnie wdzięku Twego. Pokoń mu się, bo on jest Panem Twoim. Córka Tyru przyjdzie z darami. Tobie złożą hołd najbogatsi z ludu. Tyś cała obciążona była. Szanowna Twoja złotym tkanem. W korzystnej sukni wiodą cię pośród okrzyków radości i wesela. Zamiast ojców swych, więc będziesz znajdą wstyd. Ustanowisz ich książętami po całej ziemi. Upamiętnij imię Twoje przez wszystkie pokolenia. Tego luty wysłać cię będą. Powiedz mi, Święty Duchu, objawiający siłę Kościoła,
mój Bóg, nie jestem sam. Panie, z mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan. Moja tarcza i moja siła, mocą swojego ludu.
Twe, wzywamy imię Twe. Wzywamy imię Twe.
Jezus, Ty przyszedłeś jako światłość. My dziękujemy Tobie, że Ty oświecasz wszystko to, co jest ciemne. Wszystko to, co jest niejasne. My dziękujemy Tobie, że dałeś nam umiejętność życia. Że dzięki światłu, które jest w nas, my wiemy, dokąd idziemy. My wiemy, jak mamy żyć. My dziękujemy Tobie za światło, które jest w nas.
Thank you.
moim światłem. Dziękujemy Ci.